was Secretary of State of the Ministry of Infrastructure of Poland, and we have, for the time being, the Polish presidency of the Council of the European Union. So we certainly look forward to listen to your intervention. Please, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to represent the Council, and because of the Independent Day in Poland today, I'm going to thanks, of course, EMSA to speak in Polish. So please use your headphones. I will be very grateful. Panie i panowie, szanowni goście, bardzo dziękuję za zaproszenie na tak ważną konferencję. Podczas której w imieniu państw członkowskich mam zaszczyt wyrazić uszanowanie dla wieloletniego dyrektora Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, pana Willema de Ruytera, człowieka, który jak ojciec kierował tą agencją od początku jej powstania, dzięki któremu jest ona dziś sprawnie działającą organizacją ponad 200 specjalistów, odgrywającą kluczową rolę dla bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska morskiego w Europie i na świecie. Dzisiejsza konferencja ma podwójnie sentymentalny charakter. Chciałabym również podziękować za trudną i bardzo dobrze wykonaną pracę panu Jurgenowi Hammerowi Hansenowi, przewodniczącemu EMSA Board. Szanowni Państwo, od powstania w 2003 roku EMSA przekształcała się z 50-osobowej agencji rozwijającej ilość zadań we wzorowo prosperującą agencję zgodnie z życzeniami państw członkowskich. Dziś EMSA znajduje się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, w mieście odkrywców, za co szczególnie gratulujemy. Lizbona jest wspaniałym miejscem dla siedziby EMSY. Wszystkie realizowane zadania przez EMSA są ważne i kluczowe. Jednak szczególne znaczenie chciałabym podkreślić dla pomocy technicznej, warsztatów i szkoleń organizowanych przez EMSA. I jest to moje osobiste przekonanie, że wszystkie szkolenia i warsztaty organizowane przez EMSA budują prawdziwą integrację i ujednolicają podejście do wdrażania i wykonywania przepisów Unii Europejskiej. Szkolenia i warsztaty są wspaniałym forum do wymiany najlepszych praktyk oraz nawiązywania bezpośrednich i koleżeńskich kontaktów pomiędzy administracjami morskimi państw członkowskich. W latach 2007-2011 w ponad 100 szkoleniach organizowanych przez EMSA tylko z Polski wzięło udział 50 pracowników administracji morskiej, a podejrzewam, że z pozostałych państw ten sam benefit i w podobnej ilości mógł nastąpić. Obecnie kluczową sprawą jest prawne uregulowanie zadań realizowanych przez EMSA oraz określenie zakresu spraw, jakimi agencja mogłaby się zajmować w przyszłości. Powyższe zagadnienia będą uregulowane w procedowanej obecnie zmianie rozporządzenia 1406 z 2002 roku, które ustanowiło funkcjonowanie EMSA. Gdy w listopadzie 2010 roku rozpoczynaliśmy pracę nad zmianą rozporządzenia, zaproponowaną
przez Komisję Europejską, wydawało się, że osiągnięcie kompromisu jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Rada Europejska na każdym poziomie prac, grupy roboczej, COREPER, samej Rady, po wielu ciężkich spotkaniach, włożeniu mnóstwa pracy, dołożeniu wszelkich możliwych starań, z wykorzystaniem swoich marginesów negocjacyjnych przez każde państwo członkowskie, wypracowała na posiedzenie Rady TTE, Rady Ministrów Transportu, kompromis i w czerwcu 2011 roku przyjęła podejście ogólne, czyli General Approach. Należy jednak pamiętać, że trudności negocjacyjne spowodowane były kryzysem ekonomicznym, który zmusił państwa członkowskie do bardziej zrównoważonego ekonomicznego podejścia. Zgodnie z podejściem ogólnym, Rada popiera usankcjonowanie obecnego stanu faktycznego zadań realizowanych obecnie przez EMSA oraz rozszerzenie działalności, którą EMSA prowadzi, co umożliwia jej wykorzystanie jej potencjału w celu podniesienia bezpieczeństwa na morzu, integracji systemów, wymiany informacji i monitoringu w ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii. W swoim stanowisku Rada potwierdza mandat EMSA dla obecnie uregulowanych zadań w zakresie prowadzenia szkoleń, pomocy technicznej we wdrażaniu dyrektyw, uaktualniania i projektowania aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, prowadzenia inspekcji w państwach członkowskich w zakresie prawidłowego wdrożenia prawa Unii oraz pomocy państwom trzecim na prośbę Komisji lub w ramach istniejących programów pomocowych. Rada potwierdza również mandat EMSA do obecnie realizowanej i nieuregulowanej w dotychczasowych przepisach działalności dotyczących zadań wynikających z pakietu Erika III, czyli zapewnienie funkcjonowania systemu SafeSeaNet, systemu TETIS, czy pomocy technicznej w zakresie badania wypadków morskich, a także funkcjonowania systemu LRIT. Rada zgadza się na rozszerzenie działalności EMSA o następujące zadania. Inspekcje w zakresie ochrony portów obok inspekcji dodatkowo prowadzonych w stosunku do statków, udzielania pomocy technicznej oraz wsparcia państwom członkowskim w ramach udziału w pracach na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, ILO, Paryskiego Memorandum i innych organizacji międzynarodowych. A także, i tu ważna nowość, analizę trwających i zakończonych projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych z funduszy europejskich. W ramach przyjętego i długo dyskutowanego kompromisu Rada zgodziła się na wpisanie do zadań EMSA działań wspomagających. Wspieranie w ramach Marine Strategy Framework Directive, w szczególności poprzez SafeSeaNet i CleanSeaNet. Pomocy technicznej w zakresie rozwiązań dotyczących greenhouse gases ze statków. Współdziałania w ramach systemu GMES, a także rozwoju systemów integrujących wymianę informacji morskiej w zakresie surveillance. Dla nadzoru nad instytucjami klasyfikacyjnymi. Działań wspomagających w projektach Unii jak autostrady morskie, Blue Belt i Maritime. Pomocy dla państw członkowskich angażowanych w tworzenie River Information Service. Rada zastrzega jednocześnie, że wykonanie ostatniej grupy zadań może być realizowane pod warunkiem uzyskania wartości dodanej, unikania dublowania działalności, znajdywania się w zakresie polityki morskiej Unii, nienaruszania działalności podstawowej agencji, a także nienaruszania praw i obowiązków państw członkowskich, w szczególności w zakresie obowiązków państwa bandery, państwa portu i państwa nadbrzeżnego.
Mając na uwadze specjalizację oraz wysoką jakość działań prowadzonych przez EMSA, Rada chce, aby agencja przede wszystkim utrzymała wysoki poziom działalności w zakresie zadań, do których została powołana. Czyli bezpieczeństwo morskie, ochrona środowiska morskiego. Jednocześnie Rada akceptuje usprawnienie działań administracyjnych i zarządczych EMSA poprzez wprowadzenie stanowisk dyrektorów departamentów. W świetle kryzysu ekonomicznego na świecie, mając na uwadze odpowiedzialność finansową, Rada zaznaczyła, że zwiększenie ilości powierzonych zadań powinno odbywać się głównie przez priorytetyzację realizowanych zadań oraz wzrost wydajności pracy. Obecnie prace nad zmianą rozporządzenia wchodzą w nowy etap. W październiku Komitet Parlamentu Europejskiego TRAN przyjął swoje stanowisko w sprawie projektu Komisji. Jednocześnie polska prezydencja w ramach prac grupy roboczej ma nadzieję uzyskać jak najszybciej mandat do negocjacji stanowiska z Parlamentem Europejskim. Tutaj ukłon w stronę członka parlamentu, pana Fleckensteina. Wszelkie działania i negocjacje będą zmierzały do możliwie szybkiego uregulowania zadań EMSA przy utrzymaniu zadań kluczowych, do których agencja została powołana, zachowując ducha zrównoważonego podejścia ekonomicznego przyświecającego Radzie oraz pełnego szacunku dla funkcjonowania agencji. W przyszłości EMSA, będąc instytucją techniczną, niekoniecznie zajmującą się kreowaniem polityki czy tworzeniem ideologii, ma być otwarta na zachodzące zmiany. Bo świat się zmienia i trzeba być na te zmiany przygotowanym. W branży morskiej pojawiają się nowe tematy, jak emisja gazów, zarządzanie wodami balastowymi czy złomowanie statków. I EMSA w przyszłości będzie mogła dać swój merytoryczny wkład w te sprawy. Na koniec jeszcze raz pragnę podziękować za zaproszenie i możliwość przedstawienia poglądów Rady związanych z przyszłością EMSA. Pragnę również podziękować dyrektorowi EMSA za wszystkie lata pracy, działania, które doprowadziły EMSA do takiej dobrej kondycji, do pozycji, która budzi szacunek w Europie i na świecie. Willem, wszyscy doceniamy Twoje dokonania, a współpraca z Tobą była prawdziwym zaszczytem i przyjemnością. Dziękuję bardzo. Thank you very much.